męskości jest rozwiązywanie problemów, jakby to jest dla mnie najważniejsze, że ważne jest dla mnie również to, żeby komunikować swoje potrzeby i uczucia, nie jakby nie sprawiać innym dodatkowych problemów, tylko być właśnie użytecznym i też osobą, która daje wsparcie i wokół której wszyscy czują się dobrze. Myślę, że jakby moja wizja męskości odbiega od kanonów. Być może wynika to po części z tego, że jestem osobą z niepełnosprawnościami i w toku mojego wychowania i socjalizacji jakby cechy typowo męskie nie były tak istotne do przeżycia. Jakby w moim życiu ważniejsze były umiejętności tak zwane miękkie, czyli właśnie rozmawianie z innymi, komunikowanie swoich potrzeb, jakaś wczuwanie, współodczuwanie, wyczuwanie potrzeb innych. Czyli nikt ode mnie nie wymagał tego, żebym założył rodzinę, żebym walczył o swoją pozycję, czy dominował nad innymi. Wydaje mi się, że to właśnie mogą mieć wpływ, że ludzie nie postrzegali mnie jako typowego, prawdziwego mężczyzny i jak przez to nie miałem takich wymagań w toku wychowania. Myślę, że wzorcy męskości był mój tata, który właśnie jakby dużo mnie nauczył tego, jak że trzeba być punktualnym, jakby, że trzeba być godnym zaufania i nie zawodzić ludzi, że to, co mówię, ma swoją wartość. Też ważny był dla mnie mój dziadek, który bardzo był mi przychylny. Dużo czasu spędzaliśmy razem. Jeździliśmy, chodziliśmy na spacery, wiele rozmów odbyliśmy. To kulturowym wzorcem męskości był dla mnie David Bowie. W takim sensie, że nie bał się mówić tego, co myśli, wyglądać jak chciał. Był artystą, który jakby szedł swoją własną drogą. Nie zwracał uwagi na co inni o nim myślą, tylko po prostu chciał być muzykiem i to poświęcił na to całe swoje życie. Dużo wyniosłem z francuskich nowej fali, kiedyś bardzo dużo oglądałem i jeden z moich ulubionych filmów w tym czasie był Samuraj. To jest taki francuski film inspirowany trochę japońską kinematografią o prawnym zabójcy, który jest właśnie bardzo skryty w sobie, tajemniczy, nie pokazuje swoich uczuć. Wtedy imponowało, ale dzisiaj już jakby nie utożsamia się z tym wizerunkiem. Wtedy wydawało mi się atrakcyjne, ale stwierdziłem, że nie jestem takim człowiekiem i to w gruncie rzeczy nie ma sensu kreowanie się na taką postać. Jestem sobą i mam nadzieję, że ja kiedyś będę wyznaczał trendy w kulturze.